Dzień dobry, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w 15 już dniu vlogmasu na moim kanale. My przed chwilą wróciliśmy do domu, bierzemy się za robienie śniadania i słuchajcie, za porządek, bo mamy naprawdę taki bałagan na mieszkaniu, że to jest jakaś masakra. Wczoraj mój mąż miał przekręcać, przestawiać szafki, ale koniec końcem nic tego nie zrobił, więc jak bałagan został zrobiony przedwczoraj, tak jest do dzisiaj, więc dzisiaj trzeba to posprzątać. Natomiast ja dzisiaj chcę się wziąć właśnie za ogarnięcie mieszkania. Wiecie, takie już przedświąteczne posprzątanie go. I może będziemy robić dekoracje, jak czas pozwoli. Bo jest jeszcze taki plan, żebyśmy jechali dzisiaj na zakupy do centrum, bo muszę sobie kupić w końcu kurtkę, którą kupuję i kupić nie umiem. Także mam nadzieję, że to wszystko się uda zrobić. A teraz idziemy jeść śniadanie i zapraszamy Was na wspólny dzień razem z nami. Śniadanie zjedzone, mały położony na drzemkę, także ja się teraz biorę za sprzątanie korytarza i łazienki. W pokoju na razie nie będę ruszać, bo czekam, aż mój mąż wróci z pracy i po prostu powiesi mi szafki, żeby do nich powkładać wszystko. Także dzisiaj chcę sobie już tak, wiecie, na tip-top posprzątać, żeby jutro móc udekorować już całe mieszkanie. A trochę tego jest, także mam nadzieję, że to wszystko mi się uda na spokojnie ogarnąć. Jeszcze muszę w sypialni umyć okno, więc dzisiaj też to muszę zrobić. No i co, nie przedłużam, tylko działamy. No dobra, więc bierzemy się za sprzątanie najpierw korytarza, a później przejdziemy do łazienki. Trzeba posprzątać ten pierdzielnik, który się tutaj zrobił. No i słuchajcie, zrobił się mały problem. Ostatnio zamówiłam sobie tutaj taki komplet, czyli tą szafkę, ten blat tutaj z lustrem, wieszakami i tą półeczką do góry. I teraz zastanawiam się, jak to logicznie ustawić, żeby raz, że ładnie to wyglądało, a dwa, żebym się tu mieściła z wózkiem, bo okazało się, że ta szafka jest zdecydowanie szersza od tej. No i tak trochę tego nie przemyślałam, więc muszę pokombinować, żeby to miało jakoś ręce i nogi. I opcja numer dwa jest taka, żeby to w ten sposób zostało, też bez problemu do domu wejdę. Ale nie wiem, mam wrażenie, że jak tak to stoi, to jest bardziej zagracone. No nie mam pojęcia. Muszę chyba mężowi wysłać zdjęcie i zapytać się, które ustawienie lepsze. No i ten układ jednak zostaje, najbardziej mi się on podoba, bo nie ma tutaj wolnej przestrzeni, tylko jest wszystko jedno do drugiego przystawione. Jeszcze jak dojdzie tutaj ta płyta z lustrem, to też będzie to inaczej wyglądać.
No jedynie zastanawiam się, czy tą choinkę tam z tyłu zostawić, czy ją dać tutaj do przodu, bo jak będą wieszaki i będą kurtki wieszane, no to niestety ta choinka będzie cały czas obczaskiwana, a szkoda, żeby ją zniszczyć. Niby tylko choinka, ale wiecie, dodaje ona uroku, także jutro będę myślała nad tym przy dekoracji, gdzie ją dokładnie ulokować, a jak na razie wygląda to tak i naprawdę mi się bardzo podoba. Najważniejsze jest to, że mieszczę się z wózkiem. Korytarz ogarnięty, także teraz biorę się za łazienkę, bo mam tylko godzinę czasu, żeby ją wysprzątać. Także działamy. No i mamy tu już puściutko, także biorę się za generalne posprzątanie. No i płyteczki umyte, czyściutkie okienko tak samo, jeszcze muszę przeczyść teraz lustro papierem, szafkę, no i grzejnik. I podejrzewam, że niektórzy z Was teraz sobie pomyślą, Boże, co ona robi? Bierze słuchawkę prysznicową i leje po całej łazience, ale słuchajcie, raz mi znajoma tak powiedziała, jak masz płytki na całej łazience, to weź sobie po prostu na początku przetrzyj te płytki wodą, później sobie płynem i na sam koniec właśnie weź słuchawkę prysznicową i taką ciepłą wodą przejeć po całych płytkach. I słuchajcie, raz tak zrobiłam i teraz robię tak cały czas. Jest to na pewno zaoszczędzenie czasu, jeśli chodzi o sprzątanie. O zalanie łazienki się nie martwię, bo są płytki, także można to bez problemu wziąć ściągawką i ściągnąć. No i ja tak cały czas właśnie tutaj myję prysznic, bo my nie mamy ścian, tylko te płytki, także dla mnie to nie ma najmniejszego problemu, więc no tak to wygląda. Bierzemy się już za ułożenie wszystkich tych rzeczy z powrotem tutaj na szafkę. Zobaczcie, ktoś tam wstał. Mama prawie zdążyła posprzątać. No, dzień dobry. No, dzień dobry panu. Tak, wyspałeś się. Nawet ze śpiochami swoimi śpisz dzisiaj. Ty jesteś mistrzu. To jest kochane dziecko. Wiedział, że mama musi posprzątać, więc trochę sobie pospał, bo jest praktycznie już w pół do drugiej. A ja skończyłam sprzątać już prawie tutaj łazienkę, więc zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, bo troszkę rzeczy też tutaj odrzuciłam, które były zużyte. Także no, zrobiło się też troszkę miejsca.
No ale to wam zaraz pokażę. I sprzątanie skończone, tak to teraz wygląda. Co prawda za dużo się tutaj nie zmieniło, ale kilka rzeczy wyrzuciłam. Będę musiała jeszcze tu zrobić porządek w kosmetykach i tutaj. Tu się dużo miejsca zrobiło, więc jutro coś tutaj wstawię. No i tutaj tyle. Oczywiście kącik Antosia został, bo nie mogło być inaczej. A tutaj są rzeczy, które idą do wyrzucenia, czyli to wiadro. Tutaj cały ten plastikowy pojemnik, tu są świece i inne pierdy. No i to też idzie do wyrzucenia, tutaj te śrubki. Także jestem zadowolona, mały mi też pozwolił skończyć sprzątać, także idziemy teraz szybko do sklepu, bo za chwilę musimy odebrać Antosia ze szkoły. No i musimy jeszcze umyć dzisiaj okno u was w pokoju, tam w sypialce, tak? Żeby jutro móc na spokojnie dekorować. Wróciliśmy właśnie do domu i muszę wam powiedzieć, że jest tak fajnie na dworze. Pomimo, że jest lekki mrozik, to świeci słoneczko i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Także nawet się do domu nie chce wracać. No ale niestety trzeba, bo samo się nie posprząta. A jeszcze długa droga przed nami. No i oczywiście muszę dzieciakom bajkę puścić, ale dalej nie ma internetu, więc no trochę słabo to wygląda. Mam nadzieję, że już wieczorem będzie. Bo pomimo tego, że żeśmy dzwonili, to oni nie wiedzą od czego, no i jest trochę lipa. I biorę się pomału też za szykowanie obiadu, bo obiad się sam też nie zrobi, także no idziemy działać dalej. No i dobra, okno jest już umyte, także został mi jeszcze tylko do ogarnięcia pokój. No i to będzie chyba na dzisiaj tyle. No i tutaj mamy już gotowe, aczkolwiek ta szafka musi iść niżej, bo widać tylko tutaj moją głowę. Także przynajmniej o 10 cm musi iść w dół. A tu zaczynamy sprzątanie tego burdelku. No i posprzątamy. Skończyłam właśnie sprzątać, jest za 25.10 i powiem wam, że chyba 3 godziny mi zeszły z samym pokojem, więc sporo. No ale to ogarnęłam, więc jestem zadowolona, cała chata posprzątana, także no powiem wam, że się cieszę, naprawdę się cieszę, bo jutro już na spokojnie sobie będę dekorować. Jedynie co jest problem, to dalej z tym internetem, nie wiemy dlaczego tego internetu nie ma, więc no, filmy się przesyłają naprawdę mega długo, no ale jakoś muszę dać radę. Ja teraz idę zjeść kolację, bo jeszcze nic nie doważyć, w brzuchu burczy. Obejrzę sobie jakiś film i będę się zbierać pomalutku do spania.